Mieszkaniec z Kolna, z Gdańska, z prośbą, żebym zabrał właśnie w tej sprawie głos. W jakiej sprawie? Mianowicie chodzi o byłego burmistrza miasta Kolna, który w czasie okupacji był burmistrzem. W internecie znalazłem informację, że to było niemożliwe, dlatego że burmistrz jest wybierany przez władzę, przez naród, a więc Niemcy musieli wybrać tego burmistrza. Nieprawdą jest ta informacja, nieprawdziwa, absurdalna wręcz, dlatego że Niemcy wyznaczali kogoś. Dlaczego wyznaczyli Torbicza? Dlatego, że on znał dobrze język niemiecki. A przecież do miasta przychodzili Polacy. On był burmistrzem, a Zakrzewski Edmund był sekretarzem. Również znał język niemiecki. Torbicza nie znałem, ale znałem bardzo dobrze Zakrzewskiego, nauczyciela, kierownika szkoły w Zaskrodziu, zresztą mieszkańca Zaskrodzia, który po wojnie studiował na ART, Wydział Rolnictwa, i cały czas ze mną się kontaktował w sprawach pracy, no tam uczelni. Skończył ART i przeniósł się do Gdańska. Był tam dyrektorem szkoły rolniczej. Uczyłem jego dzieci, trójkę, i uczyłem również Marię Torbicz, córkę tego Torbicza. Kiedy, to mi Edmund sam opowiedział, kiedy palił się jemu grunt pod nogami, ktoś tam wsypał, więc on uciekł do Warszawy, Zakrzewski, i tam w Warszawie pracował w Armii Krajowej, współpracował. On mi nawet opowiadał, że brał udział w zamachu na Kuczerę w Warszawie. Znana to Państwu jest informacja. Nie brał bezpośrednio w ataku, powiedzmy, na Kuczerę, ale brał w obstawie. Tam była ogromna obstawa na trasie przejazdu Kuczery. No oczywiście Kuczera został zlikwidowany, ale Zakrzewski został tam i do końca. Natomiast Torbicz nie przewidywał, może nie wiedział, że jemu grunt pod nogami się pali. A więc został rozszyfrowany przez oczywiście Polaków wtyczki niemieckie. I został aresztowany, no i zginął w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen. Proszę Państwa, on nie poszedł tam dobrowolnie, samowolnie. On został skierowany przez Armię Krajową razem z Zakrzewskim po to, żeby Armia Krajowa miała no, jakieś informacje, wtyczkę. A skierował go dowódca Armii Krajowej na terenie Kolna, Stanisław Milewski, pseudonim Śmiały. Zakrzewski natomiast, przewidując krach, uciekł, uratował w ten sposób życie własne. Tam poznał działaczkę również Armii Krajowej, Irenę, no i pobrali się i po wojnie wrócili do Zaskrodzia. I w Zaskrodziu był Zakrzewski w dalszym ciągu w swoim środowisku.
i był kierownikiem szkoły. Jak już wspomniałem, skończył studia i wyjechali do Gdańska. I tam doczekał emerytury i tam zmarł. Proszę Państwa, w internecie znalazłem informację, że burmistrza wybiera rada, naród. Że burmistrza musiał wybrać władze niemieckie, a więc musiał być Volksdeutschem, czy jakimś działaczem niemieckim. Okazuje się, że nieprawdą. My dziś rozpatrujemy tamte postanowienia tego człowieka z dzisiejszego punktu widzenia, a nie było to takie w tamtym czasie łatwe życie, współżycie. Oni wydawali od Zakrzewskiego, wiem dokładnie, on był sekretarzem, oni wydawali zaświadczenia różne dla osób, które miały być czy aresztowane, czy prześladowane, czy na roboty do Niemiec wysyłane. I często były takie nawet zdarzenia, to mi Zakrzewski sam opowiadał, że zmarłą osobę, nazwisko zmarłej osoby przypisywali jakiejś osobie, która była prześladowana. A więc oni ryzykowali cały czas własnym życiem, balansowali na granicy życia i śmierci. I ten pan, który dzwonił do mnie z Gdańska, właśnie prosił, żebym zabrał w tej sprawie głos, ponieważ znam tę sytuację. A znam tę sytuację również, bo na Strażackiej mieszkałem, a Torbicz właśnie na Strażackiej mieszkał. I od tej rodziny znam tę historię. Poza tym żyje do dnia dzisiejszego Henryk Ciołkowski, też sąsiad Torbiczów, i zna tę historię i właśnie od niego też się wiele rzeczy dowiedziałem. Także ja apeluję do Rady o przyznanie zasług Torbicza jako burmistrza Kolna. On wszak nie był z tego terenu. On tutaj przyszedł w ramach działania Armii Krajowej. To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My już podejmowaliśmy pewną decyzję, czyli taką, jakbym powiedział, głosowaniu, czy umieścić tutaj, ponieważ pan Przyborowski, bo to ten pan, który Adam Przyborowski, tak, on, no i do mnie, i do pana burmistrza, i w ogóle do urzędu często dzwoni i w tej sprawie się chce dowiedzieć, jak, na jakim etapie jest ta sprawa. Ja przedstawiałem to państwu sytuację, później pisaliśmy zresztą tutaj jako z urzędu miasta do IPN-u, do również, zresztą nawet dzisiaj dzwonił sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Warszawy, właśnie mówiąc o tym, że powinniśmy upamiętnić tego człowieka, ponieważ w ich archiwach jest, że to był członek AK i że tutaj na tym terenie działał. No, oczywiście nic oni nie wiedzą na temat tego. Nie pisali. Proszę bardzo. Powiem, że decyduje Rada, ale w związku z tym, że podejmuje działania, które mają wyjaśnić tę sprawę do końca, panie Janie, bo chcemy wyjaśnić, ponieważ różne są zdania. Bo tu na sesji niedawno był pan Milewski, syn Śmiałego. I on jakby demontował to, że Torbicz pracował w urzędzie, ale nie był burmistrzem. Więc tu są, że ojciec jemu mówił, że on pracował w urzędzie. Znaczy, no ojciec, matka, bo ojciec... Tak, matka, przepraszam, matka. Że matka mówiła, że czyli ojciec przekazywał jego na coś, nie wiem, no. Ale że Torbicz pracował w urzędzie, a nie był burmistrz. Jak się tak z panem Heniekiem pracowałem przez 20 lat. Pytałem też, to pan Heniek mówi, no był w urzędzie, ale czy on był burmistrzem, to ja nie wiem. I tu Rada jakby nie neguje tego, że Torbicz był w AK i że Torbicz ma zasługi, bo na pewno, to nie ulega wątpliwości, tak jak ci ludzie, którzy tam zginęli.
w obozie, bo jest lista, my mamy listę osób i my w tej chwili, ja wystąpiłem, zresztą mamy kontakt z, mój asystent ma kontakt z IPN-em bezpośredni i poradzono nam, żebyśmy wystąpili do archiwów niemieckich albo sami, albo poprzez tą fundację współpracy polsko-niemieckiej, żeby sprawdzili w aktach, bo co by o Niemcach mówić, to wtedy oni robili bardzo dużo fatalnych i podłych rzeczy, ale porządek w papierach zawsze mieli i pewnie mają, tak? Więc i my wystąpimy o to i ja przedłożę do Rady. Jeżeli przyjdzie potwierdzenie jakiekolwiek, że był powołany na stanowisko Turbicza w 1941 czy 1942, już nie pamiętam w tym roku, tak? Bo oni to mają. Się okazuje, że to sprawdzali ludzie już tam na przykład z Grajewa, z gdzieś tam, skądś. I albo przychodzi, że nie, bo był komisarz, albo był taki ustanowiony, tak? To można sprawdzić. Bo są różne zdania. Ja nie ukrywam. Ja byłem za tym, żeby upamiętnić pana Torbicza, tak czy inaczej. Nie tylko zresztą pana Torbicza, bo myślę, że i Śmiałego powinniśmy uhonorować, bo przecież no, też był wielkim bohaterem i o to się pan Milewski zwracał. Także tu jest pytanie kluczowe, tak? Czy mamy upamiętnić ich jako żołnierzy AK, czy wyróżnić pana Torbicza ponad nimi jako burmistrza. I tu jest spór w Radzie. Ja staram się ten spór jakoś rozwiązać, załagodzić, ale proszę mi wierzyć, nie jest to wam za proste. Nie jest to proste. Wejdę w słowo, tak, panie burmistrzu. Ja od Zakrzewskiego bezpośrednio wiem, z którym miałem bardzo częste kontakty z uwagi na jego studia, bo on korzystał z moich tam no, usług. I od niego wiem, że bo był już do Rady należy teraz, jak podejdą do był do pana burmistrzem, a Zakrzewski był sekretarzem. Dziękuję. No, dziękuję. Proszę. Chciałbym głos zabrać oczywiście w imieniu może pewnej grupy mieszkańców Kolna, z którymi rozmawiałam. No i zdania były takie, że nie ma sensu na siłę szukać Torbicza i produkować dokumenty, których mamy bardzo dużo, już sama tutaj skompletowałam ich mnóstwo. Dokumenty są, można powiedzieć, na ten sam, te zaświadczenia są na ten sam temat, że pan Torbicz był właśnie żołnierzem AK i tego nie negujemy. I tak jak pan burmistrz powiedział, to nie ulega wątpliwości. Ale takich ludzi jak pan Torbicz w Kolnie jest i w okolicy jest bardzo wielu. Są i tacy, którzy dla Kolna zrobili bardzo dużo, a o nich się nie mówi, nie wspomina, a sami są lub byli zbyt skromni, aby o sobie mówić. Tu właśnie rodzina pana Torbicza rozmuchała tą sprawę. No więc wiemy jak ta sprawa wygląda. Sprawa jest jednoznaczna, a moim zdaniem powinniśmy odszukać tych naszych prawdziwych bohaterów i pisać o nich, przypominać ich młodym pokoleniom, na przykład o panu Stanisławie Milewskim, który był komendantem i założycielem Armii Krajowej w Kolnie, a nie o niepewnych postaciach wymyślonych przez kogoś. Mówi się, że uratował tam kolniaków i tak dalej, to więc prosimy wskazać chociaż jedno nazwisko, kogo uratował właśnie pan Torbicz i koniacy by o tym na pewno wiedzieli nazwisku i to może by zmieniło postać rzeczy. Zapłacił już własnym życiem. On służył Polakom. Nie ulega żadnej wątpliwości co do jego działalności. A że dzisiaj nie znajdziemy bezpośrednich świadków, to jest fakt, na pewno, bo już oni powymierali. Jest to na pewno problem. Właśnie to ze względu na to, że świadków na pewno my już tych, którzy no, w tamtym czasie żyli i mogli potwierdzić, już teraz nie ma. No, może to wtedy jeszcze były dzieci, ale no dzisiaj jeszcze może to już nie tak jak pan Ciołkowski. Pan Ciołkowski pewnie też był wtedy jeszcze. Także że chodzi o to, że tu jest problem, że nie ma bezpośrednich, bo o tym, to co już tutaj mówiliście państwo, że to, że Mieczysław Torbicz
pseudonim Buchać, bo tak to, to jest, że był żołnierzem ZWZ i Armii Krajowej, później nie ulega wątpliwości. Tylko jest no, ten problem, że pan Przyborowski, pan Butler, który jest, no, nie wiem, pan rodzinie spotykał. Szwagier. Czy to szwagier, tak, bo ma chyba siostrę. Oni po prostu chcą upamiętnić tutaj jako burmistrza. No, my akurat na to, że właśnie tu jest ten problem, że jako burmistrz, że on tutaj pracował jako burmistrz, no nie ma na to żadnego dokumentu. Tutaj pan Jan mówił, że rozmawiał z panem Zakrzewskim, który był sekretarzem. No czyli jest to jedno ewentualne to, że być może faktycznie tak było. No, ale mówię, nie ma tego, żeby był jakiś archiwalny dokument, że faktycznie był, no to wtedy nie ma tu żadnego problemu. Nie? A tu jest ten problem. No ja uważam, że tą sprawę trzeba jakoś no, rozwiązać, bo my ciągle będziemy mieli jakoś mieli do czynienia z tym, bo pan Przyborowski nam nie da, no spokojnie. Wysłać, ale to... Ja, kapelanin Rado, nas wybrali mieszkańcy. Nie możemy historii fałszować i tam na przypuszczeniach kogoś wymieszać na ten. Ja panu Truskowskiemu powiem, że mój dziadek w 1946 roku dawał zaświadczenie dla żony Turbica i zero jest, że był burmistrzem. No, że był tu, od wtedy było, a że był burmistrzem, to nie był. Tu nikt nie neguje, że on był tam w tym AK, ale nie mamy dowodów żadnych, że był burmistrzem. No i koniec dyskusji. I ja bym to przerwał, to 10-letnią wychylność. Bo tu jest i burmistrz się ma, i sekretarz się ma, i pan Przyborowski wydzwania bez przerwy. No jak może być, że z przypuszczenia będziemy wieszać kogoś na ścianach? No to nam trzech pięter zabraknie. No. Mileckiego, proszę bardzo, przegłosujemy, powiesimy szefa K, należy się jemu odpowiednie. Ale nie był burmistrz. No, to nie chodzi o burmistrza, tylko... I trzeba tu sprawę skończyć i dać się na spokój. Słuchajcie państwo, tutaj my dyskutowaliśmy. A zaświadczenie jest, co mój dziadek podpisywał. Od wtedy do wtedy był w Radzie. Dlaczego nie napisane słowa, że był burmistrzem? Trzeba było napisać. Dobrze, słuchajcie, dziękuję panie radny. Ja myślę, że ewentualnie, no żeby może, jak to się mówi, Wilniusy, Tyrowca cała, to można może jakąś tablicę zrobić, taką ogólną, która będzie poświęcona zarówno no, wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, łącznie powiedzmy ze Śmiałym, z tym Torbiczem i innymi. Już nawet bym był za tym, żeby i wymienić te dwa nazwiska, czy trzy jakieś tam nazwiska tych najważniejszych i pozostałym żołnierzom Polski walczącej, no czy tam armii. Już w Kościele Świętej Anny. Ale i są nazwiska. Jest.